Nie dalej jak wczoraj podawałem tutaj przykład tego kodeksu nieszczęsnego postępowania cywilnego jako przykład fatalnych praktyk ustawodawczych. Przypomnę, że w samym zeszłym roku tylko nowelizowany był 19 razy, czyli więcej niż przez 16 lat w latach 74-90. Więc to pokazuje skalę tej rozpędzającej się spirali, biegunki ustawodawczej, z którą mamy tutaj do czynienia. Ale to, że jest nowelizowany tak często, samo w sobie jest problem, tak? Bo to jest kodeks, to jest coś, co powinno, właśnie dlatego to jest skodyfikowane, że powinno być takim trwałym oparciem, takim punktem odniesienia, czy czymś w prawie bardziej stabilnym, stąd różne podwyższone progi dla kodeksów. A my nie, my to zmieniamy po prostu jak rękawiczki. Ale pomijając już procedurę, jest w tej nowelizacji dużo pomysłów, co najmniej kontrowersyjnych. Zaczynając od podniesienia tej kwoty z 75 tysięcy wartości przedmiotu sporu, z 75 tysięcy do 100 tysięcy. Już pomijam, czy to słusznie, czy niesłusznie, ale czy przy tej okazji nie naszła Państwa w końcu refleksja, że warto by tego rodzaju kwoty zapisywać w odniesieniu do jakiegoś stałego współczynnika referencyjnego i nie zmieniać tego uznaniowo, kwotowo, uznaniowo, raz za razem, tylko na przykład uzależnić od, nie wiem, od minimalnego wynagrodzenia albo wynagrodzenia posłów, to by posłowie też mieli może tendencję pamiętać o nowelizowaniu tych innych współczynników. Po co my to zmieniamy, po co my to ustawiamy na sztywno? Tak? Jaki jest cel tego, żeby przywiązywać się do jakiejś konkretnej kwoty? Traktowanie kosztów procesu jako kary. Już ta dwukrotność w przypadku, kiedy nie dopatrujemy się złej woli u przedsiębiorcy, no, nosi ewidentnie znamiona sankcji, tak? Ale koszty procesu powinny, jak sama nazwa wskazuje, służyć pokryciom kosztów procesu. Przecież one nie rosną wskutek tego, czy ktoś ma złą wolę, czy dobrą wolę. Zawsze nawet nie jest powiedziane, że to ostatecznie przedsiębiorca nie może mieć w tym sporze racji, tylko że jeśli na początku nam wykazał złą wolę, prawda, to my zasądzamy dwukrotność kosztów procesu w procesie, którym on teraz się wygrał, tak? No to jest bez sensu. Skracanie terminów. Dajemy tydzień przedsiębiorcy na odpowiedź na pozew. W sytuacji, kiedy sąd rezerwuje sobie właściwie czas nieograniczony. To jest walka z opóźnieniami zaczynana od zupełnie złego końca. No tak byśmy walczyli z opóźnieniami pociągów, popędzając za batem pasażerów, żeby szybciej wchodzili z walizkami. Jakby to opóźnienia pociągów brały się stąd, że pasażerowie nie dość szybko wchodzą do pociągów, a nie stąd, że mamy na przykład idiotyczny pomysł, że opóźnienia pociągów tych skomunikowanych rozlewają się po całym kraju. Niejawność, która sprzyja ograniczeniu prawa do sądu. To są powody, dla których nie będziemy popierali tego rozwiązania.